Raport zaprasza Anna Myćka. Witam Państwa i zapraszam na najnowsze informacje z naszego regionu. W dzisiejszym raporcie powiemy m.in. o zabójstwie 39-latka w Piekarach Śląskich. Nowym bloku operacyjnym w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Wizycie minister edukacji Barbary Nowackiej w Gliwicach. Mundurowi z Piekar Śląskich zostali wezwani na interwencję na ulicy Bednoża, gdzie doszło do morderstwa 39-letniego mieszkańca Piekar Śląskich. Do zdarzenia doszło w piątek o godzinie 20. Policja zatrzymała napastnika oraz zabezpieczyła na miejscu zbrodni nóż. Jednak pomimo szybkiej interwencji służb, życia 39-latka nie udało się uratować. W piątek po godzinie 20 na ulicy Bednoża doszło do zdarzenia kryminalnego, w wyniku którego śmierć poniósł 39-letni mężczyzna. Dzięki szybkim ustaleniom policjantów oraz działaniom ustalono tożsamość napastnika oraz kilkadziesiąt minut później patrol dzielnicowych zatrzymał do sprawy mężczyznę. Całą sytuacją zaniepokojeni są mieszkańcy Piekar Śląskich. Co to za ludzie, tak znieczulica na wszystko i jeden drugiemu by właściwie, tak to się mówi, w łyżce wody utopił, nie? Tak to jest niestety. Co się to dzieje na tym świecie? Powiedz pani, takie są ludzie niewdzięczne, tak złośliwe, takie, nie wiem, żeby się było kobieta bić, a żeby to coś było na niej, pani, nie? I tak życie pozbawić go. No. A więc pani, bo nie wie, bo mówię pani na trzecim piętrze, sąsiadka mi go i powie, że się nic nie słyszała. No pogotowie, jak się na policję i potem nawiasuje się prokurator prawdopodobnie. Ja go dom, Anetko, nic nie słyszała, nic nie wiedział, się nic nie. I teraz mi sąsiadka mówi, kto to był, że to tu, tym, tego drugiego nie, ale tego to znało. Z nieoficjalnych informacji uzyskanych od mieszkańców wynika, że konflikt między mężczyznami powstał o kobietę. 44-letniemu sprawcy za zabójstwo grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach odbyło się oficjalne otwarcie zmodernizowanego bloku operacyjnego oraz prezentacja systemu poczty pneumatycznej. O szczegółach Szymon Kopeć. Na nowym bloku znajduje się 5 sali operacyjnych, w których pracują najlepsi specjaliści. Jest to największa jak do tej pory inwestycja od początku istnienia szpitala. Każdego roku w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka wykonuje się około 4000 zabiegów operacyjnych. To są zarówno bardzo poważne operacje ratujące życie, jak i proste zabiegi, czasem nawet kosmetyczne. Sercem naszego szpitala jest blok operacyjny. Tutaj mamy 5 sal. Operowani są tu pacjenci chirurgiczni, neurochirurgiczni, ortopedyczni, laryngologiczni. Najważniejsze miejsce i to właśnie to miejsce podlegało modernizacji. Koszt tego procesu modernizacji to 20 milionów. Wymienione zostały część sprzętów, wymienione zostały instalacje, wymienione zostały wnętrza. Bardzo duża, zaawansowana inwestycja. Pierwsza tak wielka od początku istnienia naszego szpitala i naszego bloku operacyjnego. Stary blok operacyjny powstał 25 lat temu, dlatego modernizacja była niezbędna. Dzięki niej pacjenci korzystający z nowego bloku mają dostęp do nowoczesnego i profesjonalnego sprzętu. Remont, który został wykonany, znacząco unowocześnił salę operacyjną, cały blok operacyjny. To, co dzisiaj pokazujemy, to przede wszystkim pokazujemy cały blok operacyjny, w tym naszą salę ortopedyczną. I ta sala została znacząco unowocześniona w sensie budowy, ale również i sprzętowym. Mamy nowy sprzęt na sali operacyjnej, mamy nową skopię rentgenowską i wiele, wiele innych udogodnień. Jedną z ważniejszych inwestycji jest zakup i montaż systemu poczty pneumatycznej. W całym szpitalu zainstalowaliśmy system poczty pneumatycznej. Tutaj mamy do czynienia z jedną ze stacji nadawczych. Za pomocą tej stacji możemy przesyłać materiały zarówno do badań, do zakładu diagnostyki laboratoryjnej, ale on umożliwia także komunikację z wszystkimi innymi oddziałami szpitala. Ta komunikacja jest dwukierunkowa. To znaczy, że możemy coś nadać, coś odebrać. Oddział, jeśli zapomni jakichś papierów czy jakichś dodatkowych rzeczy, może nam tutaj je przesłać. My możemy tak samo komunikować się z oddziałem. Żeby teraz pokazać, jak to wszystko fajnie działa, bo wszystko jest domyślne. Te tuby są na tyle inteligentne, że one potrafią sobie same znaleźć drogę do stacji nadawczej. Tu tylko wybieramy domyślnie, jest zakład diagnostyki laboratoryjnej. Laboratorium je odsyła, nie musi niczego więcej wpisywać. Ta tuba sobie znajdzie sama drogę
do swojego domu. Dzięki temu lekarze nie muszą dostarczać leków i wiadomości osobiście, przez co oszczędzają cenne minuty. W miniony weekend minister edukacji Barbara Nowacka odwiedziła jeden z zespołów szkół w Gliwicach. Spotkanie z uczniami i nauczycielami poprzedził briefing prasowy. Reforma szkolnictwa to jeden z najważniejszych punktów programu politycznego obecnego rządu. W minioną sobotę minister edukacji Barbara Nowacka pojawiła się w Gliwicach, gdzie odwiedziła jedną z tamtejszych szkół. Dzisiaj będziemy rozmawiać przede wszystkim z młodymi osobami o kwestiach dotyczących spraw uczniów i praw uczniów, bo to, co obiecał rząd Donalda Tuska, to to, że też przyniesiemy szkole spokój i poszanowanie każdej osobie. Wczoraj Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją, jednym z większych problemów młodych osób. My wiemy, że trzeba zadbać o młodych, trzeba im zapewnić przede wszystkim dobrą szkołę. Szkołę, z której wyjdą nauczeni, z kompetencjami XXI wieku, gotowi do wielkich wyzwań, jakie ich czekają, ale też rozumiejący swoje prawa i swoje obowiązki, a przede wszystkim szanujący nauczycielki i nauczycieli, którzy w Polsce przez ostatnie 8 lat zrobili wielką robotę. Korzystając z okazji, zapytaliśmy, jakie zmiany czekają polskie szkolnictwo jeszcze w tym roku szkolnym. W tym roku szkolnym, czyli do końca czerwca, odchodzimy od obowiązkowych i ocenianych prac domowych. I to, tak jak obiecaliśmy, przyniesiemy i ulgę uczniom, i ulgę rodzicom, i też nauczycielom czas na przerobienie, porozmawianie i dialog z uczniem. Działanie też w pewien sposób modernizujące relacje. Uczniowie dzisiaj w szkole dostają często informację zwrotną źle, dobrze, a w momencie, kiedy prace domowe są nieobowiązkowe, to ci, którzy chcą, zrobią je dobrze, ciekawie, a nauczyciel porozmawia, a ja wierzę w polskich nauczycieli. Oni będą umieli zachęcić uczniów, żeby rozwijali się tam, gdzie trzeba, gdzie z pasją, i to jest to, co wyjdzie w tym roku. Podwyżki dla nauczycieli, dla części, to wszystko zależy od tego, w jaki sposób z samorządami też będą szły prace. Ze strony rządowej wszystko gotowe, część nauczycieli już od 1 marca będzie miała te podwyżki, a wszyscy będą je mieli najpóźniej w kwietniu z wyrównaniem od 1 stycznia. Na tym jednak nie koniec, bo od września ciąg dalszy zmian w naszych szkołach. Ministerstwo przede wszystkim bierze na cel podstawę programową. Odchudzenie podstaw programowych już w całej gotowości. Skończyły się prekonsultacje. Czekamy na uwagi, które przyszły do dokumentu eksperckiego. Wtedy ministerstwo też się do niego odniesie. I tak jak obiecywaliśmy w kampanii i tak jak obiecywaliśmy uczniom i nauczycielom, program będzie dostosowany do realiów. Nie trzeba z nim pędzić, tylko trzeba mieć czas, żeby go przerobić. Nasi poprzednicy zaczęli, pewne działania podjęli już w tym kierunku i doskonale wiedzieli, że program po reformie Zaleskiej, 9 lat programu nauczania wtłoczone w 8 lat, to jest przepis na kryzys, a nie na sukces polskiej młodzieży. My chcemy, żeby mieli czas się uczyć, żeby się uczyli z pasją, i to jest plan od 1 września. W zakończonych 19 lutego prekonsultacjach dotyczących zmiany podstawy programowej zgłoszono ponad 50 tysięcy sugestii, z których najwięcej dotyczyło przedmiotów historia, język polski, historia i teraźniejszość oraz biologia. W sobotę 24 lutego w Mikołowie odbył się drugi śląski protest przeciwko CPK i kolei dużych prędkości. Mieszkańcy wraz z samorządowcami i parlamentarzystami po raz kolejny wyszli na ulicę, by przypomnieć o swojej nierozwiązanej sytuacji nowemu rządowi. Rozwój tak, rozbój nie, czy nie dla CPK? Takie hasła mogliśmy obserwować podczas protestu mieszkańców regionu, przez które miałaby przebiegać trasa szybkiej kolei. Między innymi przez Katowice, Piotrowice, Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze czy Świerklany. Że nie chcemy tego. Nie chcemy, żeby linie KDP szły przez Mikołów. Przez centrum Mikołowa przede wszystkim, ale w ogóle przez Śląsk. Dla Łazisk to jest koniec. Proszę Państwa, miasto 20 tysięcy przez środek, potężna linia, 20 km kwadratowych. Dla nas to jest zagłada. Tereny zielone, budynki, zakłady przemysłowe. Dla nas to jest koniec. Według protestujących cała inwestycja jest przeskalowana, a także szkodliwa. Z szacunków wynika, że trzeba będzie wyburzyć około 550 domów, aby zbudować nową trasę szybkiej kolei do CPK. Problem jest, ta inwestycja jest, jesteśmy na etapie decyzji środowiskowej. Chcemy po raz kolejny powiedzieć, że nie zgadzamy się z tą inwestycją. Nie jest ona dla nas potrzebna, nie jest nam w żaden sposób, nie przynosi korzyści. Sens ma w tym momencie modernizacja tych linii kolejowych, które na terenie Śląska mamy, i to jest coś, co służy
ludziom, a nie prowadzenie linii 170 w takim kształcie, w jakim to jest w tej chwili, w sposób nieracjonalny zaplanowane. Protest przyciągnął nie tylko mieszkańców regionu, ale i przedstawicieli gmin terenów, na którym ma powstać nowe centralne lotnisko. Przyjechaliśmy z gmin Teresin, Wiskitki, Baranów, tam gdzie ma powstać to niepoważne megalotnisko. Nieuzasadnione to jest pod względem ekologicznym, społecznym, finansowym, a przede wszystkim militarnym. Bardzo nam przykro, że zmienia się władza, zmienił się prezes i członek zarządu tylko spółki, a przypomnę, pracuje tam 750 osób za nasze publiczne pieniądze, a wyburzenia w naszym terenie są nadal. Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z planowanymi liniami kolejowymi obecnie przechodzi audyt nowego rządu, który ma za zadanie przeanalizować stronę mieszkańców, jak i samorządowców w sprawie dalszych losów CPK. W Tychach doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Funkcjonariusze na służbie zostali zaatakowani przez 5 pijanych osób. Jeden z policjantów stracił przytomność. Dwaj policjanci z tyskiej komendy zostali napadnięci przez obywateli Ukrainy, którzy zakłócali ciszę nocną. Sytuacja miała miejsce na ulicy Darwina. W sobotę po godzinie 22 policjanci zostali wezwani na interwencję dotyczącą zakłócania ciszy nocnej. Po dojechaniu na miejsce niestety zostali zaatakowani w jednym z budynków wielorodzinnych przy ulicy Darwina w Tychach. Na szczęście nie odnosząc obrażeń, które zagrażałyby w jakikolwiek sposób ich życiu i zdrowiu. Na miejsce udały się dodatkowe patrole celem wsparcia tym policjantom, którzy byli na miejscu. Poszkodowani policjanci trafili pod opiekę ratowników medycznych, następnie zostali przewiezieni do szpitala, gdzie po badaniach zostali wypisani do domu. Natomiast w sprawie zostało zatrzymanych 5 osób, 3 mężczyzn i 2 kobiety. Wszyscy trafili do policyjnej izby zatrzymań. Aktualnie postępowanie jest w toku. Kwalifikacja prawna oraz zarzuty, które usłyszą te osoby zatrzymane, są w dalszym ciągu jakby w toku ustalania, ponieważ musimy wykonać wszystkie niezbędne czynności w tej sprawie, żeby móc zdecydować, jaką treść zarzutu tym osobom postawić. W sobotę Koalicja Obywatelska zaprezentowała listy kandydatów do Rady Miasta Katowice. Znaleźli się na nich nie tylko radni KO, ale też przedstawiciele Nowej Lewicy, Zielonych i PSL. Koalicja Obywatelska w sobotę zaprezentowała listy kandydatów do Rady Miasta Katowice. Podczas konwencji wyborczej nie przedstawiono propozycji programowych. Te mają być prezentowane na konferencjach prasowych. Liczymy na bliską współpracę, liczymy na to, że wygramy te wybory, że podkreślimy naszą dominację na scenie politycznej, ale przede wszystkim, proszę Państwa, te patologie, takie jak były w naszym ministerstwie, zamienimy na szereg działań takich prorozwojowych, takich, które zarówno naszemu kraju, naszemu województwu i Katowicom dadzą impuls do rozwoju. Na Powstańców 30, kiedyś siedziba Polskiej Grupy Górniczej, teraz siedziba Ministerstwa Przemysłu, które między innymi zostało powołane po to, żebyśmy spełnili nie tylko 100 konkretów, ale żebyśmy przeszli łagodny sposób od węgla do atomu. Bo takie jest moje zadanie i mam nadzieję, że je zrealizuję w najlepszy możliwy sposób. I chciałem powiedzieć Państwu, którzy kandydują, że przed Wami bardzo poważne zadanie. I żadna inna praca, również w samorządzie czy w władzach politycznych, nie jest tak wymagająca jak miasto. Miasto to jest wymaganie wobec radnych, wobec władz miasta i tak dalej. Naprawdę jest to ogromne wyzwanie. Na listach znaleźli się nie tylko wszyscy obecni radni koalicji, ale też przedstawiciele Zielonych, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Nowej Lewicy. To jest czas Katowic i musimy go wykorzystać. A musimy go wykorzystać i wykorzystamy dlatego, że chcemy ze sobą współpracować w sposób mądry, a nie w sposób głupi ze sobą konkurować. W nadchodzących wyborach koalicja nie wystawi żadnego kandydata na prezydenta Katowic. Poprze natomiast obecnie urzędującego prezydenta Marcina Krupę, który ubiega się o reelekcję. Na zakończenie serwisu zapraszam na wiadomości z kraju i ze świata. W czwartek Komisja Europejska odblokuje formalnie Polski Krajowy Plan Odbudowy, a to oznacza szybką wypłatę pierwszej transzy. W ten sposób odblokowany zostanie nie tylko KPO, ale i Fundusz Spójności, czyli w sumie 137 miliardów euro. Pieniądze powinny trafić na konto w Warszawie na początku kwietnia, dokładnie tak jak zapowiadały polskie władze.
Gwoździe wkręty i śruby były rozsypane na trasie do przejścia granicznego na drodze krajowej nr 17 w pobliżu polsko-ukraińskiego przejścia granicznego Hrebenne-Rawa-Ruska. Skusili je stojący w kolejce ciężarówek kierowcy. Funkcjonariusze starają się ustalić, kto stoi za tym incydentem. Media za naszą wschodnią granicą przedstawiają ten temat jako kolejne antyukraińskie działanie Polaków. 26 lutego weszło w życie znowelizowane zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie leczenia w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz izbach przyjęć. Lista usług medycznych została podzielona na 7 kategorii, obejmując m.in. badania obrazowe, konsultacje lekarskie, terapię przeciwbólową, diagnostykę oraz hospitalizację. W dzisiejszym raporcie to już wszystkie informacje, a już za chwilę na naszej antenie program Gośnia, na który serdecznie zapraszam. A za dziś bardzo Państwu dziękuję i do zobaczenia.